Witajcie kochani ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z niekosmetycznym podsumowaniem dwóch ubiegłych miesięcy, maja i czerwca. A będę Wam opowiem, co się u mnie działo i pokażę Wam rzeczy, które sprawiły, że te dwa miesiące były absolutnie fantastyczne. I tak, jeśli macie tylko ochotę obejrzeć ten film, to bardzo, bardzo Was zapraszam. I pierwszym niezaprzeczalnym, niekosmetycznym ulubieńcem ubiegłego miesiąca czerwca jest mój ślub i moje wesela, które były naprawdę fajnym wydarzeniem. Coś, co planowaliśmy od 2 lat i może to brzmi okropnie, że tak długo zajmowaliśmy się jedną rzeczą, jednak trzeba pamiętać, że wesele trzeba planować etapami, także najpierw wybieracie zespół, salę, kamerzystę, potem macie pół roku przerwy, potem znowu musicie coś zrobić, potem znowu musicie coś zrobić i tak właśnie to się rozległo w czasie. Okropne jest to, że trzeba myśleć już o swoim weselu 2 lata wcześniej, żeby zabukować salę, która naprawdę Wam się podoba, żeby mieć kamerzystę, fotografa, którzy robią fajne zdjęcia, bo takie osoby, takie miejsca są bardzo szybko bukowane. Niestety, takie są realia, tak to wygląda. I trzeba myśleć już zawczasu o tym, co chcecie, jak chcecie, żeby wasz ślub i wesele wyglądało, bo no, trzeba robić to dużo, dużo wcześniej, niestety. Niektórzy mówili, że wystarczy rok wcześniej, no tak nie jest. My zabukowaliśmy właśnie miejsce, w którym odbywało się wesele, no tak 2 lata wcześniej. I powiem Wam, że i tak mieliśmy drobne problemy z tym miejscem, niestety. Ale na końcu jednak okazało się, że wszystko wyszło fenomenalnie. Jestem zadowolona z tego, jak przebiegło moje wesele, mój ślub i będę to wspominać na pewno latami. Czekamy teraz na zdjęcia, czekamy na film. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego, jak to wyglądało. Tak, 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 nie będę się rozwodzić. Jeśli tak się zastanawiam, czy nagrać osobny film na temat wesela, na temat ślubu. Może jakieś wskazówki, dajcie znać, co o tym myślicie. Jednak ja teraz przejdę do kolejnego niekosmetycznego ulubieńca, a jest to piosenka. Jest to piosenka Eda Sheerana i wybraliśmy właśnie tę piosenkę na pierwszy taniec. I ta piosenka towarzyszyła nam cały czerwiec, bardzo, bardzo długo i często. Jest to piosenka Perfect. Tutaj mam właśnie płytę. Piosenka pochodzi z płyty Divide Eda Sheerana. Jest to raz, dwa, trzy, czwarty utwór. Perfect, naprawdę ta piosenka teraz dużo dla mnie znaczy, będzie bardzo sentymentalna. Słowa bardzo do mnie przemawiają, melodia jest przepiękna i wydaje mi się, że ta piosenka na pierwszy taniec była po prostu idealna. Naprawdę, nic dodać, nic ująć. Dodatkowo my poszliśmy jeszcze na kurs tańca i to jest mój kolejny niekosmetyczny ulubieniec. Poszliśmy na kurs tańca towarzyskiego, żeby właśnie nauczyć się, jak tańczyć do tej piosenki. I wybraliśmy się do szkoły tańca Jagielski Project. Mam tutaj zapisane, jak się nazywa? Jagielski Dance Project w Toruniu. Wykupiliśmy sobie 10 godzin i naprawdę 10 godzin zrobiliśmy w 1,5 tygodnia, także możecie sobie wyobrazić, jak bardzo intensywne to były zajęcia. Pan Rafał, który był naszym instruktorem, jestem bardzo zadowolona, że na niego trafiliśmy. Miał duże poczucie humoru, duży dystans, nie stresował nas, dodatkowo mogliśmy sobie nagrywać to, jak tańczymy w trakcie zajęć, żeby poćwiczyć w domu. Bardzo sympatyczna atmosfera i na pewno jeśli bym miała wybierać po raz kolejny do jakiej szkoły tańca iść, to bym poszła tam i bym bardzo, bardzo chciała trafić znowu na pana Rafała. Było fantastycznie. Polecam wszystkim, jeśli szykujecie się do wesela czy do ślubu i macie środki na to, żeby właśnie pójść do szkoły tańca, to zachęcam, bo dodatkowo podczas wesela ten pierwszy taniec zrobił, no był taką atrakcją dla gości, a my też byliśmy zadowoleni, że zrobiliśmy coś innego, a nie tak bujaliśmy się do piosenki, także warto było się spiąć i to po prostu zrobić. Kolejnym moim niekosmetycznym ulubieńcem to jest mój prezent imieninowy, który dostałam jeszcze od narzeczonego i jest to nowy aparat Canon G7X Mark II, który robi przepiękne zdjęcia, a jeszcze lepsze filmy.
Naprawdę uwielbiam ten mały aparacik, który ma oczywiście, jak widzicie, podgląd wysuwany i można robić nim przepiękne, przepiękne filmy. Właśnie tak, teraz nagrywam ulubieńców niekosmetycznych i zobaczycie za chwilę, jak to wygląda w tej jakości. Także ten aparat naprawdę umilił mi czas. Dodatkowo był bardzo fajny, jeśli chodzi o wyjazd, bo on zajmuje bardzo, bardzo mało miejsca. To jest jakość lustrzanki, miejsca zajmuje mało. Jestem z niego bardzo zadowolona i cieszę się, że go mam i że dołączył do mojej rodziny aparatów. Także to chciałam Wam pokazać. Kolejnym niekosmetycznym ulubieńcem i także prezentem od męża to są kolczyki. Kolczyki z firmy Krug z kolekcji Freedom. Jest to kolekcja stworzona przy współpracy z Martyną Wojciechowską. Bardzo lubię i podziwiam tą kobietę. Także jeszcze bardziej się cieszę, że mogłam takie kolczyki dostać. I są to kolczyki, które wyglądają w ten sposób. Takie nausznice w kształcie skrzydeł. Jest to srebro. Przepięknie, przepięknie wyglądają na uszach. I dodatkowo symbolizują one wolność, symbolizują wiarę w własne możliwości i w to, że rzeczywiście możemy osiągnąć to, co tylko sobie wymarzymy. Także bardzo fajny prezent, sentymentalny, dodatkowo dodaje motywacji i bardzo, bardzo mi się podoba. Tak, kolejną rzeczą, o której nie mogłabym nie wspomnieć, to już będą takie przyziemne rzeczy, które możecie sobie zobaczyć bądź przeczytać i przede wszystkim chcę Wam polecić serial Girl Boss, który niestety nie doczeka się drugiego sezonu, a szkoda. I serial opowiada o Sophie, która stworzyła firmę Nasty Gal w Stanach, no bardzo prężnie działającą firmę, bizneswoman, która naprawdę rozpoczęła swoją karierę od takich drobnych kradzieży. Ona zaczęła sprzedawać ciuchy vintage na eBayu, znalezione w second handach i właśnie od tego się zaczęło jej imperium. Naprawdę polecam. Dodatkowo jest jeszcze książka Girl Boss. Właśnie przez to, że kiedyś słyszałam o tej książce, zaczęłam oglądać serial na Netflixie. Tam właśnie jest dostępny, także zachęcam. Naprawdę łatwy język, łatwo to wszystko zrozumieć, nie ma żadnego problemu. Ma tylko chyba 13 odcinków, szybko się ogląda, taki lekki, przyjemny, można się pośmiać z dobrym humorem, polecam. I kolejna rzecz, którą chcę Wam polecić i do przesłuchania bądź przeczytania, jest to kolejna część tej całej serii Remigiusza Mroza. Tym razem chcę Wam polecić Zaginięcie, ostatnio polecałam Wam Kasację, teraz Zaginięcie, przesłuchaliśmy całego audiobooka. I cały czas nie zmienia swojego zdania, że duet Zordon i Chyłka jest najlepszy. Można się troszkę dowiedzieć o polskim prawie, dodatkowo humor głównych bohaterów jak najbardziej na tak. Mamy też zagadkę do rozwiązania, znowu coś się dzieje i do końca zawsze w tych seriach nie wiadomo, kto tak naprawdę zabił, kto tak naprawdę mówi nieprawdę. Tak, właśnie. Tym akcentem zakończę ten film. Mam nadzieję, że moi niekosmetyczni ulubieńcy Wam się podobali. Dawajcie znać, co u Was ostatnio jest na pierwszym planie, co Wy oglądacie, czego słuchacie, jakie wydarzenia u Was dominują. Mam nadzieję, że kolejny miesiąc też będzie obfitował fajnych niekosmetycznych ulubieńców, ale będzie troszkę bardziej taki spokojniejszy, relaksujący, że po prostu będzie fajnie. I mam nadzieję, że pogoda nam tutaj dopisze, bo na razie jest średnio z tym latem. I u Was słyszałam, że też. Dobra, kochani, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w moich kolejnych filmach. Pa, pa! I wydaje mi się, że słowa do mnie przemawiają Melania.